Cześć wszystkim, z tej strony Klem i witam was w kolejnym odcinku bez zbędnego przedłużania. Jak możecie zobaczyć, to czwarty odcinek z moimi rysunkami ze szkicownika. Tym razem jest to Canson Artbook One A5, taki sam jak poprzedni, tylko właśnie o rozmiar większy. No i zaczynamy. Tutaj ogólnie na okładce mamy moją Sailor Moon akwarelą, moje stare logo, parę wydruków Sailor, Siri, Belle. No a z tyłu to, że ten szkicownik należy do Jedi, ponieważ jest to szkicownik imienia Rey i robiłam go w sumie pół roku i dzień, no bo jak możecie zobaczyć, właśnie rysowanie go trwało od 14 grudnia do 15 czerwca. Więc mamy tutaj piękną Rey na okładce i jest on imienia Rey, ponieważ kupiłam go wtedy, kiedy szłam na premierę Rogue One'a. Więc tutaj mamy trochę trashu od Star Wars. Tu rysunek, z którego byłam całkiem dumna wtedy, ale nie z powodu samego rysunku, bo wygląda okropnie, a z powodu użytych kolorów i tego, jak go pokolorowałam. Cały czas bardzo mi się podobają te spodnie. Tutaj mamy dalej jakieś pierdoły. Ogólnie postaram się dzisiaj to trochę szybciej zrobić, bo zawsze mi to strasznie długo zajmuje. Tutaj mamy taką oto wróżkę, która może nie sama wróżka mi się podobała, co zawsze ta obwódka, ponieważ była taka ambitna i ja nie wiem, jakim cudem miałam tak, no... Miałam chęci, żeby zrobić coś tak dużego. W ogóle przepraszam was za dziwne oświetlenie dzisiaj, ale mam tylko dwie lampy, a nie trzy. Trzecią zgubiłam, nie wiem gdzie. Tutaj mamy, ogólnie w tym szkiceniku będzie mnóstwo Cassiana i Miry. Ja po prostu się nie przyznaję, nie wiem czemu akurat tyle jest tutaj, ale to w sumie dobrze, bo rzadko kiedy rysowałam Cassiana. Więc tu mamy jakiś bardzo ambitny rysunek. Tu mamy z 27 grudnia Kumara Carrie Fisher, tu mamy Mirę, taki pierwszy koncept jej księżniczki. No i tutaj mamy akurat nowy rok, że wiecie, tak przybijesz, że ta 107 spłynie na tą 16 i w ogóle będzie super. Dalsza radość noworoczna. Tutaj były prismakolory Coolie Racy. Tu mamy jakieś takie syrenki, bo chciałam zrobić dużo takich właśnie mini syrenek, no jak zobaczycie, znaczy jak możecie zobaczyć, chciało mi się zrobić aż dwie. Tu dalej trwała moja chęć do tego, żeby zacząć rysować bardziej facetów. W ogóle z racji, że to jest z półrocza, z 6 miesięcy jest ten szkicownik, to widać, jak bardzo zmienił się mój styl. Tutaj parę rysunków z życia, no bo rysunki z życia są ważne. Tutaj jeden z moich ulubionych rysunków z tego szkicownika jest to właśnie znowu Mira i Cassian jako w swojej wersji królewskiej, jeśli tak to mogę określić. Nigdy nieskończony rysunek z rodziną księżycowego królestwa, bo czemu nie? Tutaj po prostu co chwilę z tej Sailor Moon. Tu zaczynam w ogóle okres, kiedy byłam chora i to wszystko jest rysowane w łóżku, więc wszystko jest porozmazane, jakoś dziwne, narysowane. Tu akurat oglądałam po raz milionowy, zanim się pojawiłeś. Sailor Moon, no bo mówię, że ja po prostu co chwilę rysuję albo Mirykę z Jana, albo Sailor Moon. I to jest po prostu dla mnie norma, żeby ich rysować. Ja wiem, że cały czas podał Usagi, reszta, no jeszcze Ami, ale reszta tak nie do końca. Ja w ogóle pokażę, bo nie widać tego szkicownika niestety. Tu mamy z jakiejś takiej aplikacji do rysowania, jak rysowałam z dzieciakiem i po prostu ona tam rysowała według tamtych schematów, ja teraz narysowałam tą dziewczynę. Tutaj w ogóle 28-29 styczeń. Bardzo podoba mi się, jak wyszedł ten rysunek, znaczy może nie rączki i tak dalej, bo wyglądają okropnie, ale sama twarz tak inaczej, nietypowo jak dla mnie. Tu mamy dalej jakieś takie śmieszne, dziwne rysunki. Ja mówię po prostu, co chwilę tutaj dziwne rzeczy powstawały. Tu, nie wiem w ogóle jak opisać te rysunki, bo tak mało czuję się z nimi związana. Po prostu sobie są takimi najtańszymi, wiecie, kartkami, jakimi się dało. Tu rysunek, te kilka następnych rysunków było właśnie rysowane z referencji i to jest mój ulubiony ze wszystkich tych właśnie referencyjnych. I według mnie bardzo, no, bardzo mi się podoba, jak wyszła ta dziewczynka. Ta jej twarz, te włosy, w ogóle wszystko, zachwycać coś z tym rysunkiem. Ten tak nie do końca wyszedł. No a tutaj tą dziewczynę znacie z odcinka. W ogóle wszystkie rysunki z odcinka będą tutaj gdzieś podlinkowane kartą, jakbyście sobie chcieli kliknąć, jeśli jeszcze nie oglądaliście. W ogóle w tym szkicowniku często rysowałam swoich znajomych, więc tutaj mogą być takie dziwne rysunki. To pamiętam, były walentynki i mamy naszych ulubieńców z tego szkicownika, czyli Mirę i Cassiana. No bo czemu nie? Tutaj mamy księżniczki Disneya. Też rysowane ogólnie. Często tutaj rysowałam właśnie tymi najtańszymi kredkami. Takimi, wiecie, śmieciowymi. Czekajcie, tu znowu ominę, bo niektóre rysunki są zbyt prywatne, żeby je pokazywać. Tu jest tajemnicza osoba, która nie powiem, kto to jest, ale ta osoba wie, kim ona jest i bardzo serdecznie ją pozdrawiam. Jakbym miała kanał na YouTubie, to bym ją podlinkowała, a jak nie masz, to nie.
Tu jedna z najambitniejszych rzeczy, jaką zrobiłam w szkicowniku, czyli komiks. Na tą ostatnio wcześniej patrzcie, bo wyszła beznadziejnie, ale te górne całkiem mi się podobają. Oczywiście Sailor Moon, no bo czemu nie? Utrzymujmy różnorodność. Parę śmieciowych szkiców i mamy tutaj też Siri, ten oryginalny szkic. Tu mamy mnóstwo Elzy i niektóre mi się podobają, niektóre nie, ale no wiecie. Człowiek po prostu jakoś musi wypełnić szkicownik. Ogólnie ten szkicownik zajął mi tyle czasu, mam wrażenie, że dlatego, że zaczęłam bardziej rysować na komputerze, znaczy nie bardziej, częściej rysować na komputerze. I po prostu też powstawały częściej te prace, znaczy tak samo często, ale po prostu więcej razy niż wcześniej na komputerze. Tu w ogóle pamiętam, że odkryłam jakiś taki tutorial na Instagramach z rysowaniem perspektywy, ale coś nie wyszło. Tu mamy Asunę. Bo stwierdziłam, że skoro tak cały czas rysuję Auril, a Auril była na podstawie Asuny, to mogę też narysować Asunę. Oczywiście jak zwykle większość rzeczy w tym szkicowniku jest rysowana bez referencji, bo po co? Naprawdę. Tu był plan, pamiętam, na jakiś bardzo ambitny obraz, który chciałam namalować właśnie z Auril, ale z racji, że nie miałam dość dużego płótna, nigdy nie powstał. Tu mamy dalej księżniczki Disneya. Ja jeszcze pokażę z dołu, zawsze wspominam, żeby dół pokazywać. Mam nadzieję w ogóle, że wszystko będzie ostre, bo przed chwilą nagrywałam. To nie było ostre. Tu mamy więcej bezsensownych szkiców. No i jeszcze Auril z Redraw'a. Czyli Marker Challenge. I coś, co nigdy nie zobaczyliście, bo nigdy tego nie skończyłam. Meet the Artist. Tak, też go zrobiłam, tylko jakoś nigdy tego nie dokończyłam. To mi tak ambitnie i w ogóle. Więc jakby ktoś sobie chciał przeczytać, to proszę bardzo, musicie sobie zastopować. Kiedyś zrobię nową wersję na pewno, bo ta już nie jest aktualna, przykładowo moje włosy już nie są dotąd, ale chyba dotąd, więc warto by było zrobić po prostu nową wersję. Tu też jeden z ambitniejszych rysunków, ten akurat był rysowany z referencji, ale rysowałam go w jakieś 5 minut, więc wow! Naprawdę czasami miałam fazę, żeby być prawdziwym artystą. Tutaj miała być strona, w której miałam ćwiczyć rzeczy, których kompletnie nie umiem, ale jak możecie zobaczyć, nie jestem emo, więc wyszło z tego tylko dwa rysunki. W ogóle połączenie faceta i jeszcze z profilu, jednego rzeczy, jakich nie umiem rysować. Tu mam jakąś taką ambitną dziewczynę. Ja chciałam zrobić ambitne tło, więc widzicie, cegła to jest dość ambitne tło, jeszcze z oknem, że skończyłam z tym rysunkiem w ten sposób. Tutaj mamy pin-up fail. Mamy też Amy Fleming z Tajem i ogólnie oni są z serialu Heartland, który bardzo polecam, z ich córką. Tu jest strona, którą w ogóle miałam wyrwać, bo wyszła dziadowska, ale stwierdziłam, że nie będę wyrywać, niech sobie tutaj wisi. Po kolei niech widzą, że nie umiem rysować. Tak samo ta tutaj, po prostu nie wiem, co tu się działo na tych dziadostwach. Tutaj powiedzmy, że mógł to być taki scribble challenge, ponieważ narysowałam sobie parę kresek, stwierdziłam, że coś z tego narysuję i po chwili stwierdziłam, że idealnie tego będzie jednorożec. I stwierdziłam, że wyszedł mi całkiem fajnie, więc stwierdziłam, cały czas stwierdziłam, przepraszam, cały czas powtarzam, nagrywam to po raz drugi, mam nadzieję, że ten klip przynajmniej wyjdzie. Więc to tutaj, to stwierdziłam, że nie stwierdziłam. Pomyślałam, że konia też będę w stanie zrobić, bo konia nie rysowałam gdzieś od 10 lat, więc tak wyszło i nie wyszło w ogóle. Tutaj mamy randomowe rysunki. Pierwszy raz narysowałam marinette, pierwszy i ostatni w tym szkicowniku. Ogólnie bardzo rzadko z tym nie rysuję Biedronki, nie wiem czemu. No i Sailor Moon, czemu nie? Tu mamy postać od Empty. No i Mira, ten akurat rysunek bardzo mi się podobał, bo był też taki inny. No i też właśnie jest jeden z moich ulubionych. Tutaj miałam ambitne plany na zrobienie serii z księżniczkami Disneya w wersji tak jakby Galaxy, tak jak tam mi się zdarzyło, jak mogliście zobaczyć na Instagramach z Sailor Moon, ale seria nie pykła. Tu były takie rysunki, co chciałam zrobić właśnie z zakreślaczami, tutaj na przykład to miało być różowe, nigdy nieskończone, bo po co coś kończyć, prawda? Lepiej zostawić trzy nieskończone. Wstępny szkic do odcinka z Falerką. Jakaś taka randomowa dziewczyna. To rysowałam w Business Lunchu na lotnisku w Lizbonie i jak się okazało, że przecież tego dnia jest dzień Star Wars, to stwierdziłam, że dobra, narysuję na szybko, więc było to rysowane na kolanie i moje pierwsze próby z przejściem do Chibi. Tutaj, no, kto by pomyślał, Cassian z Miro, czemu nie? To miała być dziewczyna, bo wcześniej plan na odcinek z MT był inny, ale powstał taki, jaki jest, więc pomysł na nią nigdy nie został wykorzystany. Tu akurat miałam fazę, żeby zrobić parę szkiców i pokolorować je akwarelą i myślę, że wyszło to całkiem fajnie. W ogóle tutaj już widać ten mój
najnowszy styl rysowania oczu, w sensie, że tak jak aktualnie rysuję, jest to styl, który mogę porównać lekko do, z tymi oczami do persony? Może? Nie wiem. Tutaj pominę, bo widzisz nagość. Tu mamy moją ulubioną polityczkę, mojego ulubionego polityka, jak ją określić, jest to cesarzowa Elżbieta, bo czemu nie? Jestem normalnym człowiekiem, wiecie. Tu robiłam szkice suchą pastelą, tą Gioconda z Kochinar, bo stwierdziłam, że moi używam, więc zrobię parę szkiców. Bo czemu nie, tylko oczywiście zgubiłam gdzieś swoją fiksatywę, jak wszystko ostatnio, więc cały czas się rozmazują. Tutaj no, nawet nie muszę mówić kto to, tylko Cassian w ogóle wyszedł jakoś tak dziwnie, tego fryzura jest zbyt płaska jak na niego. No i tutaj faza na rysowanie chibi, jakaś taka randomowa dziewczynka. Mare albo Mer, jak kto woli, z odcinka. Tutaj mamy Ali z nocnej szkoły, której nigdy jeszcze nie rysowałam, nigdy jeszcze nie przebiłam na wersję digital. Kola, Kala, jakkolwiek, i Mavena. No i znowu nie muszę przedstawiać, kto to jest. Akurat Mira całkiem się podoba, jak wyszła, ale teraz szykujcie się. Cassian rysowałam po ciemku, w zgaszonym świetle. Ten derb to jest życie. Naprawdę, ja się nie przyznaję czasami do swoich rysunków. Tutaj mam jakąś taką, ja to jest randomowa dziewczyna, ale wyszło z tego, że strasznie przypomina Mirę, więc mam bardziej rude włosy i piegi. I ten rysunek też bardzo mi się podoba. Tutaj pozostawię to bez komentarza, ale teraz mam ciekawą stronę co do Cassiana i Miry, ponieważ wprowadzam tutaj trzy nowe postacie, które żyły w mojej głowie, ale nigdy nie miały jakby swojego designu. Więc jak mam tutaj Mirę i Cassiana, tutaj jest Destan, brat Miry, Aidin, siostra Cassiana i Flint, brat Cassiana. Tak, więc są inne postacie tej historii. Ogólnie chciałam w te wakacje zrobić coś ambitnego i stwierdzam, że może zacznę rysować w końcu komiks z właśnie uniwersum Azury i Rubinu. Może. Jak będę dość zmotywowana. Tutaj mamy już dwa ostatnie rysunki. Jest to taki randomowy rysunek, jak nudziło mi się i znowu używając najtańszych jakichś się dał kredek. Taka dziewczyna jeleń. No bo czemu nie? W ogóle tutaj robi jelenia z ręki. To nie było planowane, wyszło w praniu, wiecie. I ostatni rysunek. Nie wiem rysować w twarzy z profilu, więc musicie mi wybaczyć tego derpa, ale jest to, jak widać, rozpunka, bo chciałam w końcu skończyć ten szkicownik, miałam go już serdecznie dość, chciałam go już odłożyć, zacząć kolejny, więc powstał taki rysunek. No a tutaj już się działo różne rzeczy, na przykład widzicie kaligrafia, nie kaligrafia, why not? No i moja tabelka z kolorami z kopików. Więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że cały czas się jakoś fajnie rozwijam w rysowaniu. Ja Wam życzę miłego tygodnia. Szukuję dla Was art hola i coś jeszcze na komputerze. Bo nie wiem, że teraz zauważyliście, ale odcinki staram się wrzucać tak wiele na zmianę. Raz coś tradycyjnie, raz coś na komputerze. I jeszcze co do grupy facebookowej, to bardzo podobają mi się Wasze propozycje. I mam też jeszcze swój własny pomysł, ale to bym musiała wtedy wytłumaczyć, skąd się wzięła nazwa Klemi. Więc jeszcze, wiecie, grupa powstaje, cieszę się, że pomysł na nią Wam się podoba. Za niedługo na pewno zostanie otwarta. A na razie życzę Wam udanego tygodnia, trzymajcie się, no i cześć!